wykonywania poleceń. Ja pana poinformowałem, że co? Jak się załatwi? Prosiłem pana o pomoc, skoro mój opiekun został zatrzymany tam, to ja pana przyjął pomoc, niech pan mi wskaże. No to... Zaraz. No dobra, idziemy. No. Do ubikacji. Do ubikacji. Do ubikacji. Droga wszystko załatwi. Do ubikacji. Idziemy z panem do toalety, dokończymy czynność tego wyjmowania po prostu. Nie ma sprawy. No to idziemy na spacerek, dobrze, ale ja jestem opiekunem tego pana. Dobrze, no, ale to... Ja się panem opiekuję, a pan... Nie, nie, ja panu nie wierzę, policji niestety nie wierzę. No. O, a bardzo szkoda. Bo zatrzymujecie bezpodstawnie dobrze, i... pana zaprowadzić do toalety? Oczywiście, nie mam na nim się do pana. Mógłby pan na sekundkę się odsunąć, pan mi poda dane po drodze, to przy okazji... Ale do toalety idziemy. Jest warunek, że jak pana pomóc dalej, to się załatwi? Nie jest żaden warunek. Słuchajcie, prawdopodobnie teraz w Warszawie jest kradzione ileś samochodów. Prawdopodobnie gdzieś się dzieje rozbój. Prawdopodobnie popełniane są różne inne przestępstwa. W tym momencie pięciu policjantów, pięciu, odprowadza Leszka na wózku do toalety. Ja się pytam, panie Brudziński, taką pan policję szykuje nam na następne 4 lata? Pięć policjantów idzie do kibla z moim kolegą Leszkiem. Jeszcze... Idziemy. Szybciej! Słuchajcie, Leszek zwiał. Ja pierdzielę.